Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was w kolejnym odcinku GTA 5 Policja na moim kanale. Trzeci odcinek nowego sezonu, moi kochani. I Rick Czulak razem z Mortim melduje się na dzisiejszej służbie. Moi kochani, jak widzicie, powgrywałem dużo nowych modyfikacji, dużo nowych callout'ów. Czytam wasze komentarze i bardzo jestem za nie wdzięczny. Moi kochani, ale przecież kiedyś obiecałem Ricka Czulaka w roli detektywa. Jeśli zostawicie 25 tysięcy łap w górę pod tym odcinkiem i zasubskrybujecie kanał, moi kochani, jest szansa, że Rick właśnie do tej roli już niedługo będzie się przygotowywał. Ja sam chciałbym takie, moi drodzy, skrypty znaleźć, ale o tym troszkę później. Na chwilę obecną jednak przyjechaliśmy tutaj z Mortim, moi drodzy, pod ten piękny park i losowo wygenerował nam się, moi drodzy, callout, albo inaczej jakiś problem. Patrzcie, na drodze stoi jakieś zwierzę. Jest to dzikie zwierzę, bo nie wygląda, jakby, moi drodzy, był oswojony. Coś z tym pieskiem, ewentualnie wilkiem lub kojotem jest i tak. Nie wiem, na ile mogę się zbliżyć, ażeby, moi drodzy, prawda, nie zaczął uciekać, ale nie chcę też, żeby komuś stała się krzywda i przede wszystkim temu zwierzakowi. Dlatego mam odpowiednie skrypty. Wgrałem sobie, moi drodzy, Stop the Pet i oczywiście wezwiemy tutaj Animal Control. Przyda się oczywiście weterynarz w to miejsce, zapraszam. I oczywiście... O! Przesunął się w naszym kierunku. To jest, moi drodzy, niezbyt dobry znak. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje już za moment ten zwierzak. Zwalniam w tym miejscu. On... O kurczę, ucieka. Zwalniam w tym miejscu, moi drodzy, ruch. Dobra, będę śledził go. Przesunął się trochę. Ktoś go przy... O kurde, co się z tym stało? Panie weterynarzu, ja nie mam pojęcia, nie zauważyłem i nie zarejestrowałem momentu, w którym ktoś przejechał tego zwierzaka. Okej, dał znać, że się nim zajmą. Uff, całe szczęście, dlatego wracamy, moi kochani. Nie wiem, kto to, wiecie, rozjechał go, bo nie zauważyłem tego. Oczywiście bym zareagował i wlepił typowi mandat za rozjechanie zwierzaka. Ale na chwilę obecną czas wracać. Z tego, co widzę, miałem jakiegoś callouta włączonego, ale oczywiście dzisiaj patrolujemy tą okolicę tutaj. Ukradziony samochód. Skradziony samochód. Te wezwanie mieliśmy już kiedyś, więc ja, moi drodzy, szukam czegoś lepszego. Szukam czegoś, co wgrałem na dzisiejszy odcinek. Zobaczymy, nie? Kochani, zanim jednak przyjmiemy jeszcze poważnego callouta, pokażę wam skrypt nowy, który wgrałem. Stop the Pet się nazywa. Hej. Proszę się zaczynać, proszę się zatrzymać. Co to ma znaczyć? Wiecie, w Polsce teraz wszyscy kontrolują rowerzystów, bo sytuacja jest jaka jest, dlatego ja sobie tutaj, okej. Dezorientowany nasz gościu jest. Proszę pana, ja pana zapraszam tutaj na pobocze, więc ja tylko sprawdzę trzeźwość, prawda, i narkotest taki wstępny. Zobaczymy, czy z panem wszystko w porządku. Jedzie pan w końcu na rowerze, więc trzeba to będzie oczywiście sprawdzić. Stop following, okej. I mamy tutaj, moi drodzy, mnóstwo fajnych pytań, które może nawet zadawać. Piłeś coś dzisiaj, gościu? O, wypił lampkę wina. Dobra, no to sprawdzimy w takim razie test na trzeźwość. Zobaczymy, czy może pan prowadzić ten pojazd tutaj, prawda? Oj, proszę pana, będzie problem, bo przekroczył pan dozwoloną ilość alkoholu we krwi. Ktoś bardzo zakrzyczał. Ja przyjmuję, moi drodzy. Przyjąłem wezwanie i zaraz będę musiał jechać, tylko muszę z tym pedem tutaj jeszcze szybko go sprawdzić. Testa dragi raczej nie powinno być problemów, ale gość nie może prowadzić tego pojazdu, więc, mój drogi, niestety dostajesz mandat i uprawnienia na prowadzenie tego typu pojazdów zostaną ci niestety zabrane już za moment. Jeszcze sprawdzamy tutaj tego człowieka, czy wszystko z nim w porządku. Jaki młody, kurczę, 20 lat. Co w takiej sytuacji, moi drodzy, proponujecie, żebym robił? Bo mogę oczywiście go aresztować, ale nie wiem, czy jest sens. Po prostu może zamówię w tym przypadku gościowi Ubera, wróci do domu, będzie miał oczywiście postępowanie karne wszczęte. To jest według mnie najlepsza opcja, no bo aresztować go za to, że przekroczył troszkę, moi drodzy, dozwoloną ilość alkoholu, to raczej jest głupi pomysł, prawda? Stołujemy też ten pojazd tutaj, po niego oczywiście wezwę tow truck, a gość poleciał sobie do Uberka, a ja lecę, bo ktoś, moi drodzy, potrzebuje pomocy. Wiem już, jak sfokusować Rockiego do tego, żeby, moi drodzy, atakował inne pedy. Mam ILS-a oczywiście, patrzcie, jak fajnie światła sobie działają, nie? Także lecimy na wezwanie. Będę oczywiście wgrywał kolejne addony pojazdów, z tym, że dzisiaj udało mi się wgrać, moi drodzy, taki zwykły policyjny troper, prawda? Zobaczymy. Będę się oczywiście w przyszłości starał, aby było ich więcej. Moi kochani, lecę sobie na wezwanie, mam kilometr 500 metrów do celu, ale zanim to, chciałbym, abyście posłuchali, jaką wiadomość ma dla was sponsor dzisiejszego odcinka. A sponsorem dzisiejszego odcinku jest strona keydrop.pl, którą pewnie już bardzo dobrze znacie. Na tej właśnie stronie możecie losować klucze do gier, a od niedawna także skiny do CSGO. Polecam sprawdzić link w opisie i po zarejestrowaniu wprowadzić kod KALUCH, który da wam 2 złote na start. I moi drodzy, standardowo skiny, które dzisiaj wylosuję, trafią do was i będą pojawiać się na ekranie podczas trwania odcinku, także polecam oglądać bardzo uważnie. Sprawdźmy w takim razie, co nam dzisiaj wypadło. Otwieramy w takim razie naprawdę z grubej rury, bo zaczynamy z skrzynką Big Win. Patrzcie, jakie tutaj tytuły są dostępne. Miejmy nadzieję, że coś fajnego dla was wypadnie, także, moi kochani,
Trzymajmy kciuki. Co to będzie? Co to będzie? Uwaga! Mortal Kombat! Byłem młodszy, uwielbiałem film, uwielbiałem grę. W tego nowego Mortala jeszcze nie miałem okazji zagrać, ale wy będziecie. Bardzo ciekawa jest skrzynka Rust, podoba mi się. Zobaczymy, co tutaj, moi drodzy, dla was. Uwaga, uwaga! Byliśmy blisko Cyberpunka, ale mamy City Skylines. Bestseller, można powiedzieć, jeśli chodzi o City Builder. Skrzynka Epic, co w skrzynce Epic dla nas? Minecraft. Ktoś jeszcze z was chyba Minecraft? Jeśli tak, oglądajcie odcinek. Wykonując zadanie możecie zgarniać darmowe złoto, które możecie później wykorzystać, otwierając skrzynię. W opisie znajdziecie też złoty kod, który możecie aktywować i zgarnąć dodatkowe nagrody. Sprawdźcie sami stronę kdrop.pl, a teraz wracamy do odcinka. Oglądajcie uważnie, bo klucze będą się pojawiać już za moment. Na chwilę obecną jednak lecimy do centrum. Ktoś potrzebuje naszego wsparcia. Patrzcie, jak fajnie zjeżdżają nam pedy. To też, moi drodzy, dzięki tym modyfikacjom, które aktualnie posiadam, nie? Ale muszę uważać też. Nie wiem jak, bo jak puszczę, moi drodzy, R, to przestaje, prawda, puszczać sygnały dźwiękowe. Muszę sobie to ogarnąć, ażeby automatycznie, prawda, syreny działały. Teraz nie działają, więc nie wiem, co robię źle albo co mam źle skonfigurowane. Dobra, ja muszę ściąć zakręt. O co chodzi? Oficer potrzebuje wsparcia. O, widzę, moi drodzy, dwie osoby. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Dwie osoby uciekają. Zaopatrzyłem się tak, jak prosiliście. Paralizator, exit vehicle. Szybko, 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 szybko. Nie strzeliłem. Gonię jednego podejrzanego razem z Morty. Morty będzie musiał zareagować. Morty, bierz go. Babka została przejechana. Morty, 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 zareaguj. Czy Morty zareaguje? Tak jest, dobra, dorwał ją. Czemu ta ucieka też? Nie mam pojęcia, o co chodzi tutaj. Na ziemię, na ziemię, na ziemię, teraz takedown. Nie mam pojęcia, co się z tą drugą stało. Już szybko musimy, moi drodzy, zareagować, prawda? Kujemy te kobiety. Czemu policjant nawalał się z dwoma kobietami? Tego nie jestem w stanie pojąć, dobra. Biegnę z tą babką, moi drodzy, tak szybko jak tylko potrafię. Widzę, że ten drugi policjant nie może sobie poradzić. Co on, moi drodzy, chyba słaby dzień ma, bo nie potrafi zagarnąć tej drugiej kobiety. Ja szybko, okej, wywaliło mi GTA. Jak nienawidzę, moi drodzy, tych skryptów, które ostatnio wgrałem. Wszystko mi wywala, wszystko. Fajne akcje robię, wywala mi wszystko. Brakowało wam stwierdzenia, wywaliło mi GTA? To przy LSPD będzie to naprawdę często się pojawiać. Moi kochani, nie mam pojęcia, co mi tak wywala GTA i dlaczego się to dzieje. Ale zauważyłem, że drugi raz mi wywaliło. Czy trzeci raz mi wywaliło w tym samym? Tak sobie myślę, że to może przez Mortiego też. Dajmy chwilę Mortiemu odpocząć, zobaczymy. Ja będę oczywiście obserwował, jeśli coś się, moi drodzy, złego wydarzy i wywali mi znowu GTA. A tu co się dzieje? Czemu tu się dwóch typów bije? Hej, 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 ja jadę na wyzwanie, bo jest active shooter, ale czemu ci ludzie się tu nawalają? Panowie, proszę się zatrzymać, proszę się zatrzymać. Co, nie słuchasz mnie, gościu? Jezus, jak mu zasadził, czy wy to widzicie? Co ty robisz, gościu, na ziemię? Na ziemię. Czemu on go bił? O co tu chodzi? Skujemy go, no bo zachowywał się zdecydowanie agresywnie. Oboje się nawalali. Zaraz muszę porozmawiać z tym typem. Najpierw jednak zapytam. What are you doing, typie? Tak, czekasz na kolegę, na pewno. Test, moi drodzy, zrobimy, tak na wszelki wypadek, nie? No, jest po alkoholu, ale jeszcze w granicach normy. Joe Nelson, sprawdzimy go jeszcze, moi kochani, w bazie danych, czy coś z nim jest i tak? Nie, okej, dobra. Transport po goście, moi drodzy, wyjaśnią sobie tę sprawę, pojadą sobie razem i pogadają z policjantami. Mnie to nie interesuje. Ja miałem, moi kochani, cisnąć do wyzwania, dlatego już, moi drodzy, czym prędzej lecę, bo jest jakaś strzelanina. Co prawda w życiu realnym by to nie przeszło, że ja się zatrzymuję, prawda, i ogarniam jakąś bójkę. Natomiast, no, to jest, moi drodzy, GTA. Sprawdzimy, co się tu dzieje i miejmy nadzieję, że nie wywali mi GTA. Bardzo bym chciał, żeby nie wywaliło. Pod Live Invaderem, Active Shooter. Dobra, ja wyłączę w takim razie te. Okej, ktoś jest, moi kochani. Jest jakiś podejrzany zaznaczony na mapie. Będę musiał podjechać jakoś bezpiecznie. W środku jest Active Shooter. O kurde, w Life Invaderze jest, jacież. Dobra, chłopaki, wjeżdżamy. Na spokojnie, powinniśmy dać radę to ogarnąć, jak tylko wjedziemy wspólnie, nie? Moi kochani, podejrzany może być uzbrojony. O, widzę, kobieta uzbrojona, zdecydowanie jest z bronią. Swat, swat, potrzeba swatu, oczywiście jako coveru. Czy ona wychodzi? Kobieta wychodzi, moi kochani, została postrzelona na ziemię, na ziemię, na ziemię. Na ziemię. Już, wyrzucaj broń. Jezu, jak się wystraszyłem, że strzeli, że wystrzeli we mnie. Dostała, moi kochani. O kurde, w takich sytuacjach to ja nie wiem, jak reagować, nie? Miejmy nadzieję, że zrobiłem to dobrze. Co jej się ubzdurało, moi kochani? Z bronią?
w siedzibie Life Invader. Szczęście sprawa ogarnięta i chłopaki czym prędzej moi kochani wiozą babkę na komendę. No ja nie wiem co się tu wydarzyło. Nawet mi jej totalnie nie dali sprawdzić, nie dali mi zrobić żadnych testów, po prostu przejęli sprawę. No sprawa grubszego kalibru, ale oczywiście Rick Czulak zawsze jest tam, gdzie powinien być, nie? Oh my god, co się dzieje dzisiaj w mieście? Co się dzieje dzisiaj w Los Santos? Aż mi, moi drodzy, źle z tego powodu. Active shooter na uniwersytecie. Ktoś w szkole rozpoczął strzelaninę. Jezu, to brzmi strasznie creepy, dlatego trzeba typka jak najszybciej zneutralizować. Oczywiście będę potrzebował słotu, najprawdopodobniej i nosa do tego, żeby, moi drodzy, zareagować. Chyba że uda mi się go zneutralizować samemu. A propos jeszcze, moi drodzy, tego detektywa, o którym mówiłem na początku odcinka. Chciałbym, aby osoby, które tak fajnie teraz mi pomagają z tymi różnymi modyfikacjami, widzę, że się znacie na tym, to jest, moi drodzy, świetne. I chciałbym, abyście dali znać po prostu, jakie mody, jakie kalauty pobrać, ażeby dobrze bawić się jako detektyw, aby na przykład, wiecie, rozbijać 3 odcinki jakiś gang, nie? Albo coś w tym stylu, albo tropić jakiegoś mordercę. To będzie mega fajne i wiem, że takie skrypty są, ale potrzebuję waszej pomocy, bo moi drodzy... On bije kobiety, co on zrobił? Jezus, zabójstwo na naszych oczach, nie wiem czy to widzieliście. Slot, nose, wszyscy do mnie, nie mam pojęcia gdzie active shooter, moi drodzy, jest w tym momencie. Stoi pod szkołą, slot przyjechał, moi drodzy, ja czekam na nich, bo sam nie będę wjeżdżał, nie? Moi kochani, typ do nas celuje, o kurde, dostałem! Patrzcie co się dzieje, został obezwładniony przez nosów, ile nosów wjechało. Kurde, gość został, moi drodzy, chyba całkowicie obezwładniony, mam na myśli dead no. O kurde, patrzcie jak dużo nosa wezwałem, ale no to jest sprawa bardzo istotna, nie? Nie mogą takie rzeczy się dziać, moi kochani, na terenie uniwersytetu, na terenie szkoły. Dlatego ja wzywam tutaj corner, oczywiście trzeba zabezpieczyć całą sprawę. Police tape mi nie działa, a to szkoda, bo moi kochani, rozwiesiłbym tutaj policyjną w tym momencie taśmę i nikt by, prawda, tutaj nie był w stanie wejść. A, jeszcze ILS-a trzeba szybko tutaj kobiety wezwać. Nie mam pojęcia, czy uda nam się, moi drodzy, IMS-a, przepraszam. Moi kochani, to co jedyne mogę zrobić, to tutaj oczywiście zabezpieczyć to słupkami i tak też robię. Police don't cross. Oczywiście. IMS, miejmy nadzieję, że się zajmie całą tą sprawą. Potrzeba też śledczych na miejscu. Właśnie takimi śledczymi moglibyśmy zostać już niedługo, jeśli tylko byście chcieli. Dobra, chłopaki, szybko. Jazda, trzeba uratować tę kobietę. Kobieta do kobiety, jak leci szybko. Nie tamtego! Tom tutaj! Okej, podzielili się. O kurde, to jest całkiem niezłe. Zobaczcie, tam jedna, a tutaj drugi. Lokalny patrol oraz śledczych, tak jak prosiłem. A ja stąd spadam, kurczę. Już się nosy się zdążyły zwinąć stąd, nie? Stop traffic na tej ulicy. Całkowicie nie ma, moi drodzy, możliwości dojazdu do tej ulicy już od teraz. Wszystkie samochody, które tu stoją, muszą tutaj stać. Oczywiście tylko i wyłącznie policja jest w stanie tutaj dojechać. Uratowali cię! O kurde, jak to się stało, że ona, moi drodzy, żyje z powrotem. Wstała przed chwilą, widzicie? Tamtego nie uratowali, po tamtego oczywiście muszą przyjechać. Ale kobieto, ty tu będziesz zeznawać zaraz, więc nie odchodź nigdzie. Patrzcie, krwawi biedna. Proszę panią, proszę sobie usiąść na ziemi, bo pani widzę, że tutaj jest nie w formie. Już za moment przyjedzie po panią karetka, bo to jest, nie wiem czemu tamta karetka panią nie wzięła po prostu ze sobą. Wsparcie tutaj, moi drodzy, już jedzie, za moment IMS przyjedzie po naszą biedną kobietę, a my ruszamy dalej, skoro już biegli tutaj zajmują się całą tą sprawą. O kurde. Na Chiliad! Jedziemy, moi drodzy, na górę Chiliad, a tam odkryto ciało. Czyżby to był jeden z tych skryptów, które grałem i które będzie trzeba, moi drodzy, ograć w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy właśnie zajmować się takimi sprawami, czyli odkryte jakieś ciało, nie wiadomo gdzie jest, prawda, zabójca, albo co się stało, trzeba to będzie ustalić. Miejmy nadzieję, że nie wywali mi GTA i dojadę bezpiecznie pod górę Chiliad i sprawdzę, o co chodzi. W takich terenach ewidentnie trzeba używać jeepów i SUV-ów, prawda, natomiast no ten mój policyjny samochód ledwo sobie radzi. Widzę, że są tutaj jakieś osoby, ja tutaj powinienem chyba na piechotę przyjść, tak mi się wydaje, ale kogoś, moi drodzy, można tu zaobserwować. Nie wiem dokładnie, o co chodzi. Przepraszam bardzo. Dead body. Mamy tutaj faktycznie delikwenta, moi kochani, który został znaleziony. Nie wiem, czy ten ktoś to nie jest krewny, prawda, tego człowieka. Jaki ja jestem podziurawiony swoją drogą, źle to wygląda. Witam serdecznie, jest pan w ogóle... w stanie powiedzieć, o co tu chodzi? Co się tutaj stało? Gość znalazł swojego brata w tym miejscu. Pierwsze co musimy zrobić, moi kochani, to się trochę rozejrzeć. Czy nie ma tutaj jakiejś podejrzanej osoby, która faktycznie może mieć z tym coś wspólnego? Widoki nieziemskie, ale nie o to tutaj nam chodzi, prawda?
Czy jest tutaj ktoś lub coś, jakiś dowód zbrodni? Co się tu stało? A może on po prostu... Może to był nieszczęśliwy wypadek? Jak zawsze w serii Prawdziwe Życie rozpisujecie się dosyć ostro, moi kochani, na temat różnych teorii. Tak tutaj chciałbym, abyście napisali teorię spiskową co do tego zdarzenia, prawda? I najlepsza teoria oczywiście pojawi się w kolejnym odcinku GTA Policja, a ja chcę sobie z tym panem porozmawiać. Poproszę o pana ID oczywiście i jeśli ma pan ID albo zna pan ID brata, również będziemy w stanie, moi drodzy, coś podziałać. Poproszę w to miejsce oczywiście Corner, który stwierdzi, o co chodzi. Zapraszam Corner, nie wiem, czy oni tutaj dojadą, miejmy nadzieję, że tak. O, jadą już tam od dołu, więc bardzo dobrze. Proszę sobie, proszę pana, usiąść, ja czekam na Corner. Corner nie przyjeżdża, Backspace, mogę go, okej, tutaj przywołać, jak widzicie, świetnie się zrespił, świetnie, dzięki, łopaki. Nie, kurde, kocham GTA, nie? Dobra, ale oni już, moi drodzy, określą tutaj, co tak naprawdę się wydarzyło. No, ale on nie miał gdzie się potknąć za bardzo, ten gość nic nie wie. Ten jego brat, nie? Więc ja nie wiem, no trzeba porobić ewidentnie fotki. Sprawdzić, o co chodzi. Ja się tutaj rozglądnąłem, nie widzę nic konkretnego, więc nie jestem w stanie, moi drodzy. Wow, sprawdzić. Ale to wygląda teraz. Nie sądziłem, że tak to wygląda. Dawniej to do wora takiego pakowali i zostawiali ten worek, prawda? Natomiast teraz wygląda to profesjonalnie. Wow, niesamowite są te mody, jak one się rozwijają, nie? Zarąbiście to wygląda. Pewnie biorą go na sekcję zwłok. Po tego tutaj nieszczęśnika będziemy musieli wezwać taksi, no przecież go tu nie zostawię, nie? Podnieś się, gościu, podnieś się. Pomoc psychologa będzie zapewniona oczywiście i zostaniesz wezwany na konkretne przesłuchanie już za moment. Taksi, ambulans, nie, wydaje mi się, że może ambulans faktycznie. Będzie najbezpieczniej, jak przyjedzie po ciebie karetkę, gościu. Panowie, jak możecie, zaopiekujcie się tym biednym nieszczęśnikiem tutaj. Będę bardzo wdzięczny, okej. Wow! Jak to wygląda? No w sumie aż tak od, moi drodzy, że tak powiem, ranny nie jest, ale no lepiej jak sobie na łóżku poleży, nie? Ale jaja, dobra. No nic, to by było na tyle, jeśli chodzi, moi drodzy, o to wyzwanie. Ciekawe wyzwanie i piszcie wasze teorie, co tu tak naprawdę mogło się wydarzyć. Raberi w Paleto Bay, no ładnie. Ktoś, moi drodzy, obrabował, tylko nie mam pojęcia co. Czy sklep? Pewnie sklep. Jesteśmy niedaleko Paleto, więc lecę tam czym prędzej, prawda? Królik, uważaj! Moi drodzy, full focus, full focus. Erik Czulak już dzisiaj zrobił dużo dobrego, ale to jeszcze nie koniec dniówy. Co tu się wydarzyło, że jesteśmy pilnie wzywani? Jaki raberi, co? Ja teraz, moi drodzy, wyłączę sobie syreny, żeby nikogo tutaj nie bejtować. Raberi na złomowisku? Ktoś coś ukradł? O co chodzi? Zblokuję, moi drodzy, wjazd. Tak na wszelki. I znowu patrzcie, zamiast jakichkolwiek po prostu napisów mam jakąś informację o callout'ach. Nie wiem, skrypt nachodzi na skrypt. To jest straszne, okej. Jak będę gadał z victimem, zobaczcie, widzicie to na dole? Patrzcie. Rick Czulek gada tutaj z ofiarą. To jest chyba, moi drodzy, złomowisko tego typeczka. Ktoś mu coś ukradł. Miejmy nadzieję, że zaraz nam skrypt pozwoli działać. Okej, człowiek w czerwonym t-shircie, czarnych jeansach i białych butach. Ciężko mi powiedzieć, co ten gość mu zrobił. Czerwony t-shirt, czarne dżinsy, moi kochani. Będziemy musieli przeczesać ten teren. Czerwony t-shirt. Myślę, że na piechotę? Nie, myślę, że samochodem będzie najlepiej. Okej, mamy wielki obszar poszukiwań. Przyjmijmy, że skoro jest to, moi drodzy, sprzęt z jakimiś maszynami, to ukradł po prostu jakąś część, która jest bardzo dużo warta. Okej, to jest ten typ po lewej. No właśnie, no właśnie. On wydawał się być podejrzany. On coś, moi drodzy, zajumał naszemu biednemu właścicielowi tego sklepu. Zaraz go zatrzymamy tutaj. Chodzi o tego gościa. Już, zatrzymujesz się, kolego. Słyszałem, co nabroiłeś. Niestety pojedziemy wspólnie na komendę już za moment. Zostajesz aresztowany za akcję, którą zrobiłeś. Dobrze, że nie stawia oporu, to też jest, moi drodzy, istotne. Kod czwarty oczywiście, pojedzie pan ze mną samochodem. Najpierw jednak szybkie podstawowe testy, takie jak, moi drodzy, alkomat oraz narkotest. Okej, gość jest w 100% trzeźwy. Pytanie, czy nie ma w sobie jakichś substancji niedozwolonych. Super, wywaliło GTA. Pięknie. Tak było dobrze. Czyli to jednak, moi drodzy, nie Morty. Moi kochani, nie wiem, czy problem nie leży po stronie samochodu, który wgrałem, bo teraz jak chciałem wejść do gry, to 3 razy wywaliło mi GTA w momencie, kiedy chciałem zespawnować ten samochód, więc nie mam pojęcia, o co chodzi. Ktoś potrzebuje pomocy. O mój Boże, to straszny jakiś wypadek, moi kochani. Co się wydarzyło tutaj? Co się wydarzyło tutaj? Matko, człowiek leży. Fire Department, dzwonimy po Fire Department oczywiście. Dzwonię też po EMS-a. Najprawdopodobniej leży człowiek. Blokujemy też drogę, moi kochani. Stop traffic całkowicie, wysiadać z auta. Tutaj nie ma jazdy, moi kochani. Mamy nieprzytomnego gościa i patrzcie jak, o Jezu, jak zniszczony samochód. Co się tu wydarzyło, człowieku?
Ten jeszcze jest przytomny, więc z tym może uda nam się porozmawiać. Luis, co się stało? Wszystko w porządku? Nie pamiętam. Pamiętam, że jechałem i jestem teraz w tym miejscu. Moi kochani, gość mówi, że nic nie pamięta, wsiadł do samochodu. Co ty, gościu? Wysiadaj, co to ma znaczyć? Ty próbowałeś odjechać? On próbował odjechać, moi kochani. Mówi, że nic nie pamięta. O, i coś, moi drodzy, coś z narkotykami jest nie tak. Zrobimy test, gościu. Jeśli ty nie jesteś na dragach, będziesz musiał mi to udowodnić. Zobaczymy, czy gość, moi drodzy, przejdzie ten test, nie? The pet is being test. Patrzcie, jak to śmiesznie wygląda. Tamci już się zajmują oczywiście tym gościem. O, nie zdał tego. Jesteś, gościu, w takim razie pod wpływem narkotyków. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dlatego ja to muszę oczywiście sprawdzić, moi kochani. Czy z tym typem jest coś nie tak? Ewidentnie jest coś nie tak. Trzeba to... Kokaina i metamfetamina. Oj, proszę pana, za spowodowanie wypadku. Być może ze skutkiem śmiertelnym, bo ja nie wiem, co się z tym typem dzieje. IMS pojechał i chyba stwierdził zgon. Ja pierdziu, ale masz, gościu, przerąbane. W takim razie, moi drodzy, w to miejsce zapraszam oczywiście corner. A ten człowiek ma przerąbane i tym człowiekiem ja sam się zajmę. Oczywiście dwa tow trucki też się przydadzą. Myślę, że od razu, moi drodzy, wezwiemy tow trucki, żeby nie było problemów. Hal Vehicle Insurance. O, ubezpieczyciela powiadomimy, moi drodzy, żeby sobie ten samochód tutaj ogarnęli. O, jadą nawet, zobaczcie, ale to fajne jest. Sprawdzą, czy ubezpieczenie będzie mógł dostać. Ale to raczej o ten samochód chodzi, wiecie, bo... Tamten na pewno nie dostanie ubezpieczenia za spowodowanie wypadku. O, ubezpieczyciel już wsiadł do auta. Co jest? Jak to śmiesznie wygląda? Dobra, a ja muszę tego człowieka wziąć. Dobra, jest w stanie iść. Próbował nam uciec. On, moi drodzy, nie jest świadomy. Totalnie nie jest świadomy. Patrzcie, jak on idzie. To nie jest, moi drodzy, uszkodzenie od wypadku, tylko to jest coś zdecydowanie gorszego, prawda? Ubezpieczyciele próbują tutaj, moi drodzy, coś zdziałać. Śmieszne te skrypty są. Dobra, w każdym razie, niestety, jeszcze tylko sobie sprawdzę pana w bazie danych, czy nie jest pan poszukiwany i jedziemy na komendę, no niestety. Dobra, zobaczymy, czy gość wsiądzie. Tak jest, Rick otworzy mu tutaj drzwi i powinien wsiąść. Zawozimy naszego delikwenta, moi drodzy, na komendę, no bo tak jak mówię, no, nie podoba mi się jego zachowanie. Nie wiem, co on tam robi z tyłu, patrzcie, jakieś dziwne rzeczy odwala, bo on jest na dragach, nie? Jakąś dostał, moi drodzy, trzęsawkę dziwną. W każdym razie, kod czwarty, tutaj ubezpieczyciele zajmują się sprawą. A czemu Corner nie przyjechał? Corner, poproszę w to miejsce. No leży tutaj człowiek, trzeba go zebrać. Jedzie Corner, dobra. Ale się dziwna pogoda robi w Los Santos, moi kochani. Gość wyląduje tutaj niestety za to, co zrobił, spowodowanie wypadku. Oczywiście samemu nawet ja bym chętnie go doprowadził po prostu, no bo skoro to była nasza sprawa, no to trzeba typa, prawda, do celi wtrącić. Chociaż klasycznie dzisiaj musiał mi wyskoczyć black screen, nic nie widzę, moi kochani, nie mam pojęcia, co się dzieje, wybaczcie, będę musiał się postarać, aby zoptymalizować paczkę moich modów policyjnych. Mam nadzieję mimo wszystko, że odcinek wam się podobał, piszcie teorie spiskowe, co z tym gościem u góry, być może w kolejnym odcinku zajmiemy się poszukiwaniem jakichś poszlak na temat tego morderstwa. Oczywiście też dawajcie znać, jakie mody wgrać, ażeby bawić się bardziej detektywistycznie. No i co, dziękuję za dzisiaj, zostawcie mnóstwo w górę, jeśli chcecie kolejny odcinek i do zobaczenia w kolejnym. Yo!